odpowiedzialni za służby, które są zobowiązane do tego, żeby tak... Idziemy po prawo i sprawiedliwość. To hasło marszu zorganizowanego dla Igora Stachowiaka. Postulaty, których domagali się uczestnicy protestu, były jasne i wymierzone w konkretne osoby. Głównym naszym postulatem jest dymisja ministrów i Błaszczaka, i Ziobry. Raz za matactwa i za to, co się działo przez ostatni rok, czyli tak naprawdę nic w sprawie śmierci Igora Stachowiaka, ale też ze względu na język, którego używają, winiąc ofiarę, rozmywając odpowiedzialność, sugerując, że tak naprawdę Igor Stachowiak sam był sobie winien. To właśnie przy wrocławskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości protestujący wykrzyczeli te postulaty. Pozostaje pytanie, czy to wydarzenie i żądania zostały zauważone przez wrocławskich polityków, przedstawicieli partii rządzącej. Ważniejsze jest jednak to, czy PiS cokolwiek w tej sprawie zamierza. Postulat, to oczekiwanie jest absolutnie bezzasadne. W Polsce, w polskim systemie demokratycznym, politykę kadrową w rządzie prowadzi pani premier, akurat premier, czy pani premier Beata Szydło, a nie opozycja. Także jak najbardziej, jeśli będą konieczne zmiany w rządzie, to z całą pewnością pani premier Beata Szydło nie będzie się wahała ani minuty. Ci ludzie zgromadzili się tutaj dlatego, że na miejscu Igora Stachowiaka mógł być każdy z nas. Jego tragiczna historia jest przykładem na to, że nie możemy czuć się bezpiecznie, kiedy policja, która powinna stać na straży prawa, sama je łamie. Pierwsze imprezy to były imprezy, które odbywały się we wrocławskim rynku. Tak jak wspomniałam w swoim wystąpieniu, mój tata pilnował tego, żeby zawsze mnie z nich odbierać osobiście, bo uważał, że tak jest bezpieczne. Ja tego nie rozumiałam, bo uważałam, że w tym mieście nic się nie dzieje. I oto okazuje się, że byłam w błędzie. Jeżeli bierze się władzę, to bierze się również za nią odpowiedzialność. I tutaj odpowiadają akurat ministrowie Błaszczak i ministrowie Ziobro, nie ich zastępcy. We Wrocławiu zginął Igor Stachowiak. A kto wie, czy za jakiś czas nie zginie kolejny człowiek, ponieważ w policji nie ma żadnych procedur, co pokazała dobitnie ta sprawa. Teoretycznie nie powinienem się wypowiadać, bo miałem konflikty z prawem. Ale ja wiem też, ile razy byłem na komisariacie poniżany. Nie chciałabym, żeby moją córkę czy jakiegoś syna moich znajomych spotkało to, co tego młodego chłopaka. Siła tkwi w jedności i pokazuje to tych 200 protestujących, a wśród nich był także wrocławski opozycjonista z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Władysław Frasyniuk. Ze przyzwoitymi ludźmi byli ci, co mieli odwagę, czyli ta mniejszość polska. I pamiętajcie, zwłaszcza młodzi ludzie, nie było powstania polskiego, listopadowego, styczniowego, warszawskiego. Zawsze do 3% polskiego społeczeństwa w tym uczestniczyło. Najlepsi w tym uczestniczą. I to wy jesteście najlepsi, bo mieliście odwagę przyjść na ten plac. Mieli odwagę, przyszli i głośno powiedzieli, jakich zmian się domagają. Nie jest to jedyny protest, który we Wrocławiu organizowany był przeciwko partii rządzącej. Przypomnijmy tylko, że wśród protestujących były między innymi kobiety, które sprzeciwiały się zmianie ustawy aborcyjnej, czy zwolennicy KOD-u, którzy w marszach bronili wrocławskiego opozycjonisty Józefa Piniora. Prawo do demonstrowania, do artykułowania swoich oczekiwań jest zawarte w Konstytucji. Konstytucja przynajmniej w tym zakresie funkcjonuje dobrze. Polacy mają prawo demonstrować, mają prawo swoje oczekiwania wyrażać w taki sposób, jak tego chcą. Decyzje należą do pani premier, ale prawo do demonstracji i sprzeciwiania się mają wszyscy. I jak widać, z niego korzystają. Beata Nowak, Echo 24.